Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu psalmów i zapraszam dzisiaj na 140 psalm. Wchodzimy w ostatnią dziesiątkę. Wydaje się, że chyba niedługo skończymy. Proszę posłuchajcie tego psalmu, jak on brzmi, a potem krótki komentarz. Kierownikowi chóru, psalm Dawidowy. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika. Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. Ostre jak u węża ich języki, a jad żmijowy pod ich wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić. Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają, złoczyńcy rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze. Mówię Panu, jesteś moim Bogiem, usłysz, o Panie, moje głośne błaganie. Panie mój, Panie, potężna moja pomocy, osłaniasz mnie w dniu walki i moją głowę. Nie dawaj tego, Panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spełniaj jego zamiarów. Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają, niech dzieło ich warg przygniecie ich samych. Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych, niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli. Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka, gwałtownika niech ogarną nieszczęścia. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu słuszność. Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem. Moi drodzy, mamy kolejny psalm z takich psalmów błagalno-złorzecząco-żałosnych, tak można by to powiedzieć, czyli znowu po raz kolejny psalmista znajduje się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Jak słyszycie, jest to psalm Dawidowy, czyli jest przypisywany modlitwie Dawida i prawdopodobnie dotyczy oczywiście jakiejś bardzo konkretnej sytuacji w życiu Dawida. On miał wiele takich sytuacji, kiedy był prześladowany, kiedy rzeczywiście mówiono o nim strasznie złe słowa, kiedy go prześladowano i tak dalej. I pewnie ten psalm został jakby ułożony, to jest modlitwa Dawida, w jednym z takich momentów. Pomyślcie, że w takiej warstwie dosłownej on oznacza po prostu sytuację człowieka, który ma zewsząd wrogów, którzy go atakują przede wszystkim słowem. I mogło się wydawać, że przecież to jest tylko słowo, tak? Że nie robią może mu krzywdy fizycznie, tylko cały czas mówi o jakichś językach podstępnych. Tylko zobaczcie, jakim plastycznym językiem Dawid to opisuje, nie? Pisze nieustannie o wężach jadowitych, pisze o pułapkach, o jakichś sieciach. Czyli dla niego ten atak słowny to jest po prostu, jakby się znalazł w totalnym potrzasku, gdzie są wokół niego wrogowie i takie wrogie siły, które go po prostu niszczą, zabijają i pętają całkowicie. I myślę, że każdy z Was to doświadczył czegoś takiego. Takich właśnie ludzi, którzy strasznie źle o Tobie mówią, to wiecie, jak złe słowo potrafi człowieka zniszczyć, nie? Zauważcie, żyjemy w takich czasach medialnych też. Ja czasem tak myślę też w takim swoim kluczu, nie? Jeżeli ktoś wyprodukuje jakieś kłamstwo o człowieku, na przykład czasem sobie myślę, że ktoś wyprodukuje jakieś kłamstwo o mnie. I to będzie nieprawda, i to będzie jakieś oszczerstwo, nie wiem, ktoś mnie oskarży o coś bardzo niedobrego. I koniec, zobaczcie, żyjemy w takim świecie, że nawet jeżeli ja temu zaprzeczę, nawet jeżeli spróbuję pokazać wszystkie możliwe dowody, że tak nie było, to jeżeli coś poszło w media, to już tak będzie. I jakby ogromna większość ludzi będzie cię postrzegać w taki sposób, będziesz, no właśnie wokół ciebie będzie ostracyzm, będziesz traktowany w taki sposób. Kochani, to nie, oczywiście nie każdy może musi tego doświadczyć w takim sensie medialnym, ale to się nam dzieje w życiu, nie? Jeśli na przykład ktoś z bliskich albo ktoś ze znajomych nakłamał o was, oczernił was, wiecie, że to potrafi potem wpętać w takie sidła, że po prostu nie możesz się z tego wydobyć, nie? Bo ciągnie się za tobą nieustannie to kłamstwo, które ktoś o tobie opowiedział. I cokolwiek byś nie zrobił, cokolwiek byś nie próbował jakby zaprzeczyć, wyjaśnić, no to nic to nie daje. Więc myślę, że ten stan jest bardzo jakby potrzebny i bardzo jakby odnajdą się w nim ci, którzy doświadczyli czegoś takiego albo doświadczają. I ta modlitwa totalnego przygnębienia i takiego też błagania do Boga, żeby zniszczył tych, którzy to mówią, jest jakimś takim naturalnym pragnieniem serca, nie? Żeby to się nie działo, żeby człowiek się z tego wydobył. Ale chciałbym, żebyśmy ten psalm przeczytali sobie w jeszcze jeden sposób, dlatego że myślę, że on ma ogromną moc jeszcze w jednej dziedzinie. Zobaczcie, te wszystkie głosy, te języki, te słowa, to niekoniecznie zawsze musi być coś, co pochodzi z zewnątrz, nie? To mogą być też takie rzeczy, które pochodzą z samego środka człowieka. To mogą być oskarżenia, które są tylko i wyłącznie w tobie, nie od innych ludzi. Oczywiście często one są jakoś tam zbudowane na innych ludziach, na tym, co ludzie o tobie mówili, ale to się dzieje tak naprawdę w tobie.
Czyli to są twoje oskarżające myśli w głowie, różnego rodzaju nienawistne słowa, opinie, samo niszczące, samo oceniające i tak dalej. Kochani, znam takich ludzi, którzy w takim doświadczeniu doszli do czegoś wręcz jak samozagłady, którzy jakby potrafili się po prostu niszczyć sami sobą, tymi opiniami o sobie. I to rzeczywiście może wyglądać aż tak, jak w tym psalmie jest mowa, czyli w sensie aż tak drastycznie, że są spętani w ogóle w głowie, że nie są w stanie w ogóle wyjść poza te myśli. Tam oczywiście szatan też w to wszystko wchodzi, to są jego myśli, które on nam podrzuca. To są jego takie po prostu fałsze, które nam przez życie, przez wydarzenia, przez ludzi nawrzucał. My się potem nimi karmimy, one się w nas rozwijają. I w pewnym momencie człowiek już w ogóle nie jest w stanie wyjść z takiego kołowrotu, takiego myślenia. I kochani, tutaj dwie rzeczy trzeba sobie powiedzieć. Pierwsza, zobaczcie, że oczywiście psalmista, i to jest no, oczywista oczywistość, wie, że jedynym jego ratunkiem jest Bóg. Że tylko słowa Boga, tylko przebywanie z Bogiem, tylko kiedy usłyszy słowa od samego Boga, który mu o nim opowie, to wie, że tylko to go będzie mogło z tego wydobyć, że jakby żaden człowiek, żadne inne myśli, żadne inne rzeczywistości ziemskie nie będą w stanie go jakby wyratować z tego, nie? Że tylko Pan Bóg może to zrobić. I to jest, kochani, bardzo ważne. Jakby nie twierdzę, że w takich momentach nie trzeba szukać pomocy ludzi, pewnie. Bardzo często jest potrzebna może jakaś terapia, jest potrzebne jakieś przełamanie tego, nie wiem, czasem wręcz lekami, jeżeli człowiek popada w jakąś depresję. Ale tak naprawdę jakby odkręcić to do końca, odkręcić to naprawdę może tylko Pan Bóg. I tylko ktoś, kto rzeczywiście Panu Bogu da taki dostęp, nie, do siebie, że jakby będzie go słuchał i jego słów, to ktoś taki rzeczywiście może wyjść z tego. Ale co drugie, jeszcze myślę też ważniejsze, znaczy nieważniejsze, równie ważne. Zobaczcie, jedno z tych takich tam złorzeczeń, kiedy on prosił o ratunek, polegało na tym, że on prosił, żeby węgle ogniste spadły, nie, na głowy tych mówiących źle. Kiedy myślimy o tym w tym drugim kluczu, nie, czyli że to są nasze własne myśli, tak by prosimy, żeby w nas zapłonął pewien ogień. Jakby psalmista prosi, Dawid prosi, Boże, te moje myśli takie oceniające, oskarżające mnie, niszczące mnie, zabijające mnie, po prostu zrzuć na nie węgle ogniste. Zobaczcie, to z jednej strony oczywiście jest obraz zagłady, obraz tego, żeby je zniszczyć, żeby one spłonęły, ale też, kochani, węgle ogniste w Piśmie Świętym są często obrazem ofiary składanej Panu Bogu. Zobaczcie, ofiary się składały na węglach ognistych, nie? Tam się piekło różne rzeczy, mięsa, jakieś potrawy dla Pana Boga, tak było w Starym Testamencie. Więc jakby on też prosi, żeby te jego myśli, to wszystko stało się pewnego rodzaju ofiarą. Co to znaczy? Kochani, można takie cierpienie wewnętrzne, kiedy jesteś oskarżany, wiesz, że to jest niesłuszne, chociaż nie potrafisz tego przełamać, ale wiesz, że to są jakieś nawymyślane myśli, że to są jakieś rzeczy nieprawdziwe. To swoje cierpienie możesz ofiarować jakby Panu Bogu, że to twoje męczenie się z tym daj Panu Bogu jako taki wyraz przyjęcia pewnego cierpienia. Nie mówię, że masz go chcieć, że masz je, jakby, nie wiem, prosić, żeby go było więcej, ale jeżeli ono ci się dzieje, to daj Panu Bogu taki wyraz tego, no właśnie, że jesteś gotowy to ofiarować jako ofiary dla Niego. Że zobaczcie, tak jak Pan Jezus doświadczał takich zdań, nie? Pana Jezusa w szkaradny sposób oskarżono, oczerniono, zrobiono z kogoś najpiękniejszego złoczyńcę, nie? Zbrodniarza, którego zabito za zbrodnie, których nie popełnił. No, on doskonale wie, co to znaczy języki oczerniające, które doprowadzają cię do śmierci. To jakby złącz się w tym swoim cierpieniu z Panem Jezusem. Złącz się w tym Jego doświadczeniu tego oczernienia, bo to się okazuje może być jakby udziałem w zbawieniu tego świata. I wiem, że byłoby fajniej, gdybyśmy tego nie doświadczali, gdyby dało się zrobić coś, żeby to odchodziło. I oczywiście mamy prosić Pana Boga, żeby nas z tego wydobył, żeby rzeczywiście to spłonęło w ogniu. Ale jednocześnie, żeby ten ogień stał się drogą do Boga, stał się drogą właśnie takiego cierpienia, które zbliża do Zbawiciela. To jest trudne, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest strasznie trudne. Ale to jest, myślę, w ogóle niezwykle piękna perspektywa. Bardzo, bardzo Was zachęcam, pomyślcie o niej. Moi drodzy, na dzisiaj chyba tyle. Jeżeli ktoś z Was doświadcza tego, może doświadczał, albo może kiedyś będzie doświadczał, nie daj Boże, macie kogoś bliskiego, kto jest w takiej sytuacji, to myślę, że ten psalm jest naprawdę piękną modlitwą, piękną postawą serca, która może pomóc człowiekowi to przetrwać. Kochani, na sam koniec oczywiście jak zawsze pomódlmy się. Nasz dobry Ojcze, oddaję dzisiaj w Twoje ręce te wszystkie głowy, te wszystkie serca, które doświadczają właśnie tego bólu, tego cierpienia, tych słów nienawistnych. Tych wszystkich, którzy są oczerniani i jakoś tam oskarżani przez innych, szczególnie przez te wszystkie fałszywe oskarżenia, ale też te wszystkie nasze rzeczy, które się dzieją w głowach, te wszystkie nasze samo oskarżenia i te oskarżenia od szatana. Ojcze, spuść węgiel żarzący na to. Spraw, żeby one spłonęły w ogniu, jednocześnie, żeby się stały naszą drogą do Ciebie, naszą ofiarą w byciu z Tobą. Niech tak się stanie, Ojcze. Amen. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Bardzo Was ściskam, dajcie Wasze czoła do błogosławieństwa. Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.
w kolejnym psalmie. Z Bogiem, pozdrawiam.